całość jest zrobiona na trójce kauczuku. Powietrze przelatuje tędy, nagrzewa wymiennik. Mamy tutaj wymiennik obrotowy. Cześć, z tej strony wasz ulubiony instalator Ariel. Dzisiaj troszeczkę zrobimy sobie przerwę od serii Kto to panu montował, ile można oglądać zepsute instalacje, prawda? Pokażę wam nową jednostkę, nową, nie nową. Myśmy ją dostali tak właściwie, to chyba była pierwsza jednostka, jedna z pierwszych, które zostały wyprodukowane przez firmę Defro. Stwierdziłem, że gdzie najlepiej pokazać jednostkę, jeśli nie na budowie, prawda? Jednostka jest zamontowana, jak widzicie. Tutaj znajdujemy się na ocieplonym poddaszu, częściowo ogrzewanym, dlatego że tutaj nie ma żadnej izolacji. Izolacja będzie tylko w szczycie tutaj, a na dole jest garaż, który będzie częściowo w jakiś tam sposób podgrzewany. Mimo tego mamy tutaj, jak zawsze widzicie, izolacji założone dość sporo. Tam jest, właściwie chyba całość jest zrobiona na trójce kauczuku, piątce wełny. Po co to mówię? Bo zawsze o to pytacie. Ile izolacji tu, ile izolacji tu, ile izolacji tu? Myśmy to tutaj tak zrobili. Piątka plus trójka. Ale wróćmy do jednostki, bo przecież to ją chcieliśmy nagrać. Ja tutaj mam lampkę przygotowaną dla was, żeby wam dokładniej pokazywać niektóre elementy. To jest jednostka, która jest bardzo podobna do DRX-a, ale to DRX nie jest, dlatego że mamy tutaj wymiennik obrotowy. Wymiennik obrotowy, czyli taki, który w sposób inteligentny odzyskuje wilgoć. Nie zawsze, tak jak entalpia, tylko wtedy, kiedy mamy wyraźną różnicę temperatur. Wtedy występuje punkt rosy, woda wykrapla się na wymienniku i przekazywana jest powietrzu nawiewanemu na budynek. Dla przykładu podam wam ostatnią sytuację z jedną ze skandynawskich marek. Nie będę tu już dwóch marek prezentował w jednym filmie. Chyba wiecie, o którą markę chodzi. Przez jakiś czas nie mieli entalpii, dlatego że wymienniki entalpiczne, które zostały dostarczone przez producenta do tego producenta rekuperatorów, nie spełniły wymogów jakościowych. Co się z tymi wymiennikami stało? Wchłonął je oczywiście polski rynek. Na Skandynawie były do bani, do D, ale polski rynek z pocałowaniem w rączkę te wymienniki złapał, więc tak to działa. Jeśli chce mieć entalpię, jednostka musi być dobra, jakościowa. Ale dobra, tutaj mamy wymiennik obrotowy. Ta jednostka jest uruchomiona już, natomiast ona jest uruchomiona niestety na instalacji, która jest zaklejona. My po wykonaniu instalacji, po to, żeby jej nie zabrudzić, po to, żeby tam nie uszkodzić, no po prostu, żeby woda się nie zbierała i żeby nie zbierał się brud, zawsze zamykamy wszystkie puszki, zaklejamy czerpnie, wyrzutnie, zaklejamy wszystkie puszki. W tym momencie na czerpni, na wyrzutni jest zrobiony taki pasek nożem, my go później zakleimy po nagraniu filmu i jest odkryta jedna puszka trójka na nawiewie, jedna puszka trójka na wyciągu, też w taki sposób, że jest wycięty pasek, więc opór tej instalacji jest bardzo, bardzo duży tak naprawdę, ale uruchomię tą jednostkę później, w tej chwili jest na zerowym biegu, uruchomię ją na pierwszy bieg po to, żebyście zobaczyli, jak to wszystko tam w środku pracuje. To jest jednostka Defro, nie DRX, tylko Dero. Ma tą cechę, która jest dla nas bardzo ważna, czyli jest mega dobrze wyizolowana. Tutaj tak naprawdę jak ją otworzymy, to widzimy w pierwszej kolejności dość gruby kauczuk, dość fajnej jakości. On już tutaj jest powciskany przez te wszystkie elementy. To znaczy, że to jest szczelne. To znaczy, że tutaj powietrze nie przejdzie, gdzie jest ta górka. Ta klapa jest bardzo solidna. To jest naprawdę bardzo solidna konstrukcja.
bardzo dobrze ocieplona. No tak jak w filmie z jednostką Defroder X, tam też komplementowałem zaizolowanie tego rekuperatora. W tym przypadku nie jest inaczej. To jest jednostka V-ka, czyli skrótcami skierowanymi do góry. Tutaj możecie sobie zaobserwować, jak to wygląda w środku. Czyli mamy, tak jak w przypadku jednostki typu H, wentylator. Tutaj jest przestrzeń, którą to powietrze porusza się do góry albo w dół. Tutaj mamy nagrzewnicę i to jest fajna rzecz, dlatego że ta nagrzewnica jest modulowana. Ona nie działa zero-jedynkowo, czyli albo się załącza na maksa, albo na minimum. Ona potrafi trochę podgrzać powietrze, albo trochę je schłodzić. I to jest cenne ze względu na energochłonność tego urządzenia, tak? Takie włączanie, wyłączanie tej nagrzewnicy na maksa nie byłoby korzystne na pewno dla naszego portfela. Ta nagrzewnica jest dość duża, to nie jest ta tak zwana grzałka do herbaty, jaką mieliśmy w starszych urządzeniach. Jak oglądaliście na przykład odcinek z Gorzelca, to pamiętacie, jak ta grzałka tam wyglądała, nie? Jak u babci albo w jakimś muzeum. Tutaj ta grzałka już wygląda lepiej. Z podstawowych rzeczy, wiadomo, mamy dwa filtry. To są filtry klasy M5. Powiedzmy, że takie nie dla pedantów, w miarę dobre filtry. Nie są to pedantyczne filtry, czyli takie bardzo dokładne jak w jednostkach skandynawskich, ale są i dobrze, że są akurat takie. Z rzeczy, które się absolutnie zmieniły, widzicie tutaj wymiennik. To jest wymiennik obrotowy. W przypadku jednostki DRX ten wymiennik tutaj leżał. To była taki, powiedzmy, nieruchomy element. Ten element tutaj się porusza, jak widzicie. Powiem wam, że jest to wykonane dość solidnie, ale sprawdzimy sobie, jak to będzie pracowało. Ja przypominam wam, że niestety, ale ta instalacja jest zamknięta, więc hałas, jaki będziemy mieli tutaj, będzie większy. No niestety wentylatory dają popalić. Pamiętacie ten efekt z odcinka gdzieś tam chyba koło Zielonej Góry. Teraz urządzenie jest ciche. Jak je otworzymy, urządzenie jest niestety głośniejsze. Już, no wiecie, no nie mamy tej izolacji. Zobaczcie, jak ten wymiennik się obraca. Tutaj tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli z tej strony, widzimy, można powiedzieć, cały ten proces. Czyli powietrze przelatuje tędy, nagrzewa wymiennik, a tam drugi strumień powietrza w przeciwnym kierunku przelatuje przez ten wymiennik, odzyskując ciepło. No w tej chwili mamy na zewnątrz 28 stopni, więc odzysk tego ciepła nie jest potrzebny, mówiąc szczerze, więc najprawdopodobniej, jak zamkniemy to urządzenie, jak je ustawimy, to po prostu wymiennik przestanie się obracać. Natomiast do testów, żeby wam to pokazać, uruchomiłem to urządzenie, żeby tak pracowało. Jeśli chodzi o sterowanie, jest to sterownik Techa, jest to sterownik taki dość fajny. Ta rozdzielczość tutaj na tym sterowniku jest przyjemna. On reaguje na dotyk. To nie jest takie, wiecie, jak kiedyś było, trzeba było bardzo mocno naciskać, tylko tu tak naprawdę to sobie bardzo fajnie działa. Budynek, na którym zamontowaliśmy, to jest 450. Budynek, na którym zamontowaliśmy, ma, z tego co pamiętam, około 180 metrów po podłodze, więc jest to duży budynek. Jednostka jest
na kubaturę. Za mała na ilość osób mieszkających w domu, za duża, ale po uwzględnieniu oporów instalacji myślę, że będzie to jednostka, która będzie tutaj pasowała po prostu w sposób idealny. Takie nowinki Defro też zaczęło produkować, rekuperatory z wymiennikami obrotowymi, też mają je w ofercie, możecie je u nas zamawiać, możecie je u nas kupić, po ofertę po prostu piszcie maile, a tymczasem zamykamy instalację, zatykamy anemostaty z powrotem i uciekamy stąd, bo jesteśmy już zmęczeni. Trzymajcie się, cześć!